Jak ta głupia Karolina ostatnio stwierdziła? Ja już potrzebuję narzędzia. No, co potrzebnie im dom? Parę narzędzi. Bo wiem co do czego i o co chodzi z tymi narzędziami. No ale jak to potrzeba żyć? Co ja mogę z tymi narzędziami potem zrobić? Co będą zalegać w szafie? No głupia Karolina wpadła na idiotyczny tu pomysł, że jak już kupi narzędzia, no to ja zawsze te narzędzia moje wynajmować, nie? No co, ubezpieczenie i zawsze sobie wynajmować z tym koło. Moje narzędzia budowlane, bo ja je kupiłam i zaczę się dzielić z innymi, ale za pieniądze z tymi narzędziami, jak oni sobie chcą poużywać moich narzędzi, nie? Tak za darmo nie będą używać moich narzędzi. No to tak nie ma, że za darmo ja będę kupować narzędzia gdzieś w sklepie, a potem ktoś sobie będzie chciał za darmo korzystać. Nie, nie, tutaj za darmo nie będzie korzystania z narzędzi, bo trzeba raczej zarobić, nie? Nie każdy ma narzędzia budowlane, a Karolina sobie stwierdziła, że będę sobie kupować narzędzia budowlane i wynajmować wszystkim koło, kto będzie chciał narzędzia budowlane, to ja wynajmę. No co? No chociaż coś, nie? No taki głupi pomysł Karolina miała. No ta głupia Karolina, która zaniedbuje dziecko, nie? Taka do niczego i nic nie umie, nic nie potrafi, jak to pani socjalna powiedziała, ta całkiem do niczego matka, nie? Do niczego matka, do niczego biznesmen, do niczego ten człowiek, kobieta i w ogóle do niczego, według pani socjalnej i z tych wszystkich osób, które tam na mnie bardzo dużo ciupią.